Cześć kochani! Witajcie na kanale O Matko i Córko. Dzisiaj przychodzimy do Was z filmem, a raczej z taką małą retrospekcją, ponieważ w dzisiejszym odcinku, jako że jest nowy rok, postanowiłyśmy nagrać reakcję na nasze stare filmy, aby troszkę powspominać i przypomnieć sobie, co myśmy to też wyczyniały na tych filmikach w przeszłości. Aż się boję. Zacznijmy może od naszego pierwszego filmu, czyli tak zwanego intra, które tak naprawdę powinno być nazwane zapowiedź. No i teraz już nosi taki tytuł ten teraz film. Teraz nosi, ale kiedyś nazywał się intro, nasi starzy widzowie wiedzą. Nasz pierwszy film zapowiadał nasz kanał, ale posłuchajcie sami. Siema, siema! Witam na kanale! Siema, siema! Jaki luzak! Siema, siema! Jeśli jesteś mamą lub córką, to ten ja mam jakie krótkie włosy mam. Będzie tutaj o gotowaniu, o modzie, o urodzie, o wolnym czasie. Jaki o książkach i filmach oraz o serialach. Koniecznie musicie subskrybować nasz kanał i oczywiście czekamy na łapeczki w górę. Pa, pa, majo! Najlepsze jest to, że właśnie my zaczynając i decydując się na to, żeby nagrywać w ogóle filmy na YouTubie, nie wiedziałyśmy, co to jest to intro. No i właśnie stąd ten pierwotny tytuł. Potem doszłyśmy do tego, że intro to jest chyba coś innego, nie ten film, który zapowiada powstanie kanału. No i muszę przyznać, że widząc ten filmik teraz, no, po kilku latach, widząc tą jakość, tak, widząc, że rozdzielczość nam się w ogóle gdzieś tam pogubiła, widząc ten żółty kolor, widząc to, że w ogóle nie ma ostrości i to, że cimy, ja jestem w ogóle tak tam gadam, w takiej pozycji. A to jaką ty masz pozycję, to paliwo, ale patrząc ogólnie technicznie na ten film, to jeśli jesteś mamą lub córką, to ten kanał jest właśnie dla ciebie. I to jak my to w ogóle wykułyśmy na pamięć, na blachę, od deski do deski. Dobra, jedziemy dalej. Nie! Co nie? Tu jest jeszcze tyle filmów do wspominania. Nie, bo ten film jest pierwszy i należy o nim poopowiadać, ponieważ oświetlała nas lampa budowlana, stąd te żółte światło, do tego ściany, które też tak były żółte, nasiliły ten efekt. Do tego był to pierwszy film i nie jedyny, ale film, do którego żeśmy tekstu się wyuczyły, prawda? Tak. Napisałyśmy sobie, co w tym filmie. A my tak nie robimy, naprawdę są może ze trzy filmy na naszym kanale, no, w którym po prostu mówimy coś, co sobie wyuczyłyśmy, co mieliśmy napisane, jakiś tam ogarnęłyśmy scenariusz, a tak to po prostu idziemy na spontanie, cały czas jedziemy na żywo. Kiedyś widzowie pisali nam na początku właśnie, no, że udajemy, że my wypisujemy sobie scenariusz, a tak nie było, nie wiem dlaczego tak ludzie myśleli, może przez to, że może mówiliśmy troszeczkę tak teatralnie, bo no nie wiedziałyśmy, z czym to się je, ale cały czas od początku promujemy w sobie naszą naturalność. I dziwię się, że w ogóle osiągnęłyśmy taki sukces. Zaczynając tak. Zaczynając właśnie tak. Zniszcz ten dziennik, to będzie drugi filmik, który sobie zobaczymy. Jest to film, na którym się po prostu wybiłyśmy i film, od którego ludzie z mojej klasy dowiedzieli się, że nagrywam, bo zaczęłam się pojawiać w proponowanych. Cześć, witamy w kolejnym odcinku, tym razem ze Zniszcz ten dziennik. I już tutaj widzę, że jest ostrość, tutaj już jest montaż, ale dalej jesteśmy na żółto. Jaki dzieciaczek. Tak, po tobie to widać. Widać ten czas, który upłynął od tamtego momentu. Tutaj było jeszcze dziecko, a tutaj już koło mnie siedzi młoda kobieta. A ja mam takie króciutkie włoski. Tutaj wygolona jestem. No właśnie. I ten żółty jest taki żółty. Zastanawiam się, czy nie wróci do tej fryzury, bo już nie, te moje długie nie, włosy nie wyglądało dobrze. Wszyscy mówią, że wyładniałaś. To wcale nie był twój dobry okres, mamuśka. Tutaj już jest mniejsza ostrość. Już widać, że cienie się za nami robią, więc tutaj brak nam jeszcze umiejętności poradzenia sobie z tym problemem. Ale ile ja mam włosów na tej głowie? Boże, gdzie to wszystko? Na podłodze. Paulina ogólnie ma problem z jedzeniem niedobrych rzeczy.
trudno ją zmusić do zjedzenia czegoś, czego nie lubi. Dlatego wszystkie takie filmy jedzeniowe, takie wiecie, obrzydliwe, pizza challenge, jakieś takie, w których się je rzeczy, o których nie ma się pojęcia, no to ona jest zawsze zdruzgotana. Zawsze na tych filmach walczy ze sobą. No, nie lubi jeść rzeczy, których nie lubi. Nie lubi jeść rzeczy, których nie lubi, no. Po prostu. Ale nie, no bo na potrzeby filmu wiadomo, że każdy z nas jakoś tam się przełamuje. Ja na przykład, mimo tego, że nie lubię czegoś, no to na potrzeby filmu jestem w stanie się przełamać. A ty masz z tym większy problem. No. To prawda. W ogóle te wszystkie challenge, wyzwania, zabawy z perspektywy widza wydają się proste, prawda? Tak. Nawet to, żeby z zamkniętymi oczami próbować jakiegoś jedzonka i zgadnąć, co się je, to jest trudne. Spróbujcie tego w domu, bo to jest trudne. A w ogóle te cienie, jak mi się robią podwójne rzęsy na nosie. No? Jeszcze twój żółty pokój! Kochałam go. Tak bardzo go kochałam. I problem był z tym odcinkiem, ponieważ był bardzo hejtowany, a Paulina wpadła na pomysł, aby nagrać właśnie inaczej tego typu film, bo wszystkie dziewczyny z kamerką w ręku chodziły po pokoju i pokazywały, to jest moja książka, to jest moja półka, to jest moje biurko, moje łóżko, moje poduszki, moja pościel. A Paulina zobaczyła filmik jakiejś amerykańskiej youtuberki, ona właśnie zrobiła to w taki niestandardowy sposób i Paulina chciała też się powygłupiać, ale niestety spadła na nią fala hejtu. A my myślałyśmy, że to jest taki fajny filmik, nie? No. O co się kłócimy? M&C. Ta rockowa muzyka. No nie jest różowo, czasami się kłócimy. O co się kłócimy? Do dziś dnia. Do dziś dnia. Tak to ci nie odpowiadam, potem piszę. Po prostu nic nie mówię. Jak ja się rokowo ubierałam. No! Boże! Jaka buntowniczka! A nie byłam zbuntowana, to tylko pozory. Ten biały stanik. Jaki warkocz gruby. No! Boże, jaki gruby warkocz! No, połowę, masz połowę mniej włosów. O Boże, drogi! Kradzieże. A dlaczego kradzieże? Jaka ty jesteś kochaniutka! I ta guma w buzi! No. Bardzo lubię ten odcinek, bo on wyszedł taki śmieszny, ale w taki spontaniczny sposób. My się na nic tutaj nie umawiałyśmy. Oczywiście tylko wybrałyśmy sobie rzeczy, które faktycznie jedna drugiej kradnie. Ale cały ten odcinek wyszedł tak na luzie, fajnie i moim zdaniem wyszedł bardzo zabawnie. Może wtedy nie posiadałyśmy umiejętności, które mamy teraz, ale i tak myślę, że przyjemnie się ten odcinek ogląda. Moje prezenty urodzinowe! A jeszcze balonów z imprezy! Już mam obcięte włosy! Nie... Tak! Zobacz, jakie masz długie! Nie, to są już obcięte! Dzisiaj mam już pocieniowane! No, króciusie dotąd! To są króciusie włosy? No, jak na mnie wtedy! Pamiętasz, jak robiłyśmy sobie henna na rzęsach i jakie wkurzone wróciłyśmy? Tak, ponieważ przed wakacjami, to chyba było przed urlopem chyba. Tak. Chciałyśmy mieć podkreślone rzęsy. A Paulina, nie wyglądało to dobrze.
Paulina namówiła mnie właśnie na hennę i to właściwie nic nam nie dało. A ciebie to jeszcze szczypało, prawda? Tak, bardzo. Ale ja wtedy ładniejsza jakaś już byłam. Jak ładniejsza byłaś? No, taka ładnie tutaj wyglądałam. Ty całe życie ładnie wyglądałaś. O, i te moje zbliżenia. Ile ja pracowałam nad tym, żeby te zbliżenia ładnie wyglądały. O Jezus, ja z grzywką już. A to ja mam wrażenie, jakby to tak dawno było. Ja już o tym myślę jako... dawno. O dawnej przeszłości. Tak, o dawno myślę. Pamiętam, wróciłam wtedy z rekolekcji, ale fajnie było. O Jezu, jakie kreski! O Jezus Maria. Córeczko, nie rób sobie więcej takich kresek. To nie wygląda dobrze. O Jezus Maria. Też tak uważasz? No. Jakie krzywe, ta jaka gruba, ta jaka długa. A teraz... czy pamiętasz może jak wkręciłyśmy naszych widzów? Że zamykamy kanał? To było genialne. No, ale tam, ach, tam musiałyśmy dać z siebie wszystko faktycznie. To tutaj teatralne jednak wzięły górę. Wkręciliście się bardzo. I bardzo nam było miło czytać te komentarze, prawda? Tak. Że jednak nie chcecie, abyśmy zamykały kanał, że jednak jesteśmy dla was ważne, żebyśmy tego nie robiły. Ale na ten odcinek też nie pamiętam, która z nas wpadła, ale to było takie też spontaniczne. Pamiętam, że ja jak się kąpałam i tu dowód na to, że jestem ciepłą. Tak, wracałaś ze szkoły i upadła ze schodów. Wracałam jak ze szkoły małe dziecko. I było tak. Ach, i tutaj znowu dowód na to, że jednak ze mną jest coś nie tak. Jezu, lato, ja chcę znowu wakacje. Jedyne co pamiętam, Boże, jedyne co mi się przypomina, jak patrzę na ten film, to jaka byłam szczęśliwa, mimo tego wypadku były wakacje, było cieplutko. Ach, chcę znowu, jaką ja mam twarz ładną, bez syfów, tylko to nie wiem, tutaj tak ja, to tam nieważne. Mamy nadzieję, że uśmialiście się tak samo jak my. My bardzo lubimy wspominać, jesteśmy tkliwe babeczki. No i wydaje nam się, że wy też lubicie, jak my czasem wracamy pamięcią do tego, co było kiedyś. Tak, część z was na pewno jest z nami od początku. Część z was przyszła dopiero później, ale myślę, że czasami warto wrócić do tych starych odcinków. Mimo tego, że... nowy rok, nowa ja, to czasem warto powspominać. Także dziękuję, że byliście z nami. Subskrybujcie, obkujcie, komentujcie i do kolejnego odcinka. Pa, pa, kochani. Bajo.